Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest Gladiusowi wyprodukowanemu przez Aegis Dynamics. Jest to szybki, lekki myśliwiec z przeznaczeniem do bezpośredniej walki. Reklamowany jest również jako statek przechwytujący lub zajmujący się eskortą. Jeżeli chodzi o kształt i budowę, przedstawia się naprawdę niesamowicie. Od razu widać, że jest to szybki myśliwiec. Ten wygląd nie myli. Jest to jeden z najszybszych myśliwców przewidzianych do walki. Przyspiesza i hamuje bardzo dynamicznie. Nie ma problemów ze zmianą kierunku lotu. Jego szybkość i zwrotność przekłada się bezpośrednio na jego przeżywalność. Dodatkowo, aby poprawić jego szanse w boju, został wyposażony w tarczę drugiego poziomu z możliwością podniesienia jej do poziomu trzeciego. Siedząc w kabinie mamy bardzo dobry widok na całe pole walki, ponieważ panewka nie zasłania nam w zasadzie żadnego miejsca. Interfejs został rozłożony nieco inaczej niż w innych myśliwcach, co wychodzi mu raczej na dobre, ale wymaga odnalezienia wszystkich elementów. W przeciwieństwie do większości myśliwców, Gladius używa ekranu 2D do wyświetlania radaru. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ informacje są przedstawione w sposób czytelny i bardzo szybko można zorientować się, jak należy z niego korzystać. Niestety, w tym miejscu musimy przejść do słabej strony tego myśliwca, czyli uzbrojenia. Co prawda myśliwiec posiada dwa sloty na rakiety drugiego poziomu, które stanowią poważną pomoc w walce, ale mamy ich tylko kilka. Gdy się skończą, zostaniemy z dwoma działkami pierwszego poziomu umocowanymi na gimbalach oraz jednym szybkostrzelnym działkiem drugiego poziomu. Działko zamocowane na dziobie pod kabiną jest to balistyczne działko samopowtarzalne Scorpion GT215 Gatling. Na stronie jest ono opisane jako Size 1 Gimbal Mount, ale w rzeczywistości jest to działko drugiego poziomu zamocowane na unikatowym tarecie. Slot, na którym zamocowana jest wieżyczka, tak samo jak slot na samej wieżyczce, jest drugiego poziomu, a nie pierwszego, jak napisano na stronie. Działko samo w sobie jest dość skuteczne, ale ma dwie poważne wady. Po pierwsze, pociski poruszają się stosunkowo wolno, co powoduje, że ciężko jest nimi trafić. Po drugie, jest to działko szybkostrzelne, a co za tym idzie, bardzo szybko kończy się w nim amunicja. To powoduje, że nie można sobie pozwolić na korzystanie z niego jako z głównego działa. To pozostawia nas z dwoma szybkostrzelnymi działkami pierwszego poziomu CF-117 Bulldog. Dwie bronie pierwszego poziomu są w stanie zabić Aurorkę, ale w starciu z większością większych statków będziemy mieli problem. O ile lubię bronie na gimbalach, to akurat w tym wypadku zalecałbym przesiadkę na dwie sztuki CF-117 Badger albo Bering M4A, czyli dwie bronie drugiego poziomu zamocowane na stałe na skrzydłach. Dwie bronie drugiego poziomu zamocowane na stałe dają nam jakieś szanse w starciu z silniejszym wrogiem, a wykorzystanie zbrodności, którą Gladius posiada, pozwala nam dość skutecznie nimi trafiać. Dodatkowo wymieniłbym działko na przodzie na kolejną sztukę CF-117 lub M4A i zablokował je w tej pozycji. To pozwoli nam strzelać z trzech broni drugiego poziomu naraz, zwiększając nasz potencjał w walce. Oczywiście jak ktoś preferuje inne bronie, to również mogą się sprawdzić, jednak trzymałbym się konfiguracji, w której mamy trzy identyczne bronie drugiego poziomu. Taka konfiguracja najlepiej nadaje się dla osoby posługującej się joystickiem albo doświadczonego pilota korzystającego z myszy. Sumowując, Gladius jest lekkim myśliwcem i nie należy po nim oczekiwać niczego więcej. Ma za zadanie być niebezpiecznym przeciwnikiem, ale jednocześnie nie jest decydującą siłą na polu walki. Warto jeszcze wspomnieć, że Gladius dorobił się swojego wariantu, nazwanego Gladius Valiant. Wariant posiada unikatowe malowanie i inny zestaw broni niż w standardzie, ale sam statek niczym się nie różni. Valiant posiada dwie sztuki N13 Neutron Gun, wolno strzelającej broni energetycznej zamocowanej na gimbalach. Na dziobie jest wieżyczka CF-117 Badger. To połączenie powoduje, że celowniki każdej z broni są w zupełnie innych miejscach, więc jest to układ całkowicie bez sensu. Gladius kosztuje $90, co daje $110 z VAT. Valiant kosztuje $110 plus VAT, czyli $135. Valiant dostępny jest tylko w czasie specjalnych okazji. Czy polecałbym komuś ten statek? Osobiście nie widzę dla niego miejsca w obecnym kształcie. Jak dziwnie by to nie brzmiało, większą siłę ma Aurora LN oraz kilka Mustangów. Większą zwrotność mają statki Orgina z serii 300, posiadające jednocześnie porównywalną siłę ognia i mniejszy profil. Jednego nie można mu zarzucić. Wygląda rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o mnie, ten statek pomimo świetnego wyglądu nie znajdzie się w moim hangarze. Za tę cenę jest kilka lepszych modeli. Na koniec zapraszam do skorzystania z kodu podanego pod filmem. Za jego użycie w czasie rejestracji otrzymacie $5 do wykorzystania w sklepie Voyager Direct na stronie RSI. Zapraszam również do odwiedzenia strony oraz forum naszej organizacji, do której link znajdziecie poniżej.
Do zobaczenia w świecie Star Citizen.